Ale to ciekawe, bo tu dymy były niezłe, tak mi się kojarzy. Zufani w sobie Zobaczmy to, zobaczmy to. O, kiepik. i rozpuszczeni. Co to proste? Co, ja nie będę ze szczotką popi***ała. Obrażają, lekceważą i wymuszają. Panią popi***ało. Czy surowi rodzice zmienią ich zachowanie? Kurwa, jakie intro. Paulina z Poznania uważa się za osobę wyjątkową. O, a propos Poznania. I palcie mi zławę, to prawda. Bo skończycie kurwa jak ja. Kową i wybitną. Kurwa, co za techniawa, chłopie. Ciężkie jest życie, bycie zabitym. Mamę natomiast uważa za... Jakim kurwa? Ciężkie jest życie, bycie zabitym. Zabitym? Co? Jak się kanał nazywał? Dam linka. Mamę natomiast uważa za służącą i chłopca do bicia w jednym. No to sam muza. Paulina papierosy pali w domu od roku. Myślałam, że jak pali większą ilość papierosów... Zajebistym? Ciężkie jest życie, bycie zabitym. Mamę natomiast uważa za służącą i chłopca do bicia w jednym. Faktycznie, faktycznie. Paulina papierosy pali w domu. Ty, ale jak myślicie? Myślicie, że to jest ustawione ogólnie? Czy to for real? Bo ja nie wiem, tak szczerze. Bo te programy kiedyś... A że ta, jak była ta super niania, to ona nie była ustawiana, z tego co ja pamiętam. Od roku. Myślałam, te takie pierdolnie, te dzieciaki tam były. Ilość papierosów, to zrobi jej się niedobrze. I stałam przy niej i mówiłam jej, że ma palić papierosa za papierosa. No i skończyło się to tak, że chyba zrobiło jej się źle i uderzyłam je w twarz. Nie uderzyłam. Uderzyłaś. Nie, odepchnęłam cię. Trzykrotnie uderzyłam. Odepchnęłam. Nie, nie odepchnęłaś mnie. Odepchnęłam cię nogą, bo mnie przewróciłaś na łóżko. Odepchnęłam cię nogą. Kopa i wyjeba. Nie odepchnęłam cię. No bo ja nie mogę też podnosić na ciebie ręki, skoro ty na mnie w kółko podnosisz. Jestem złośliwa dla mamy. Wiem, jak mamy wbić w chwilę, jak ją zdenerwować, no bo jednak przebywam z nią, to wiem, jakie są jej słabe punkty. Ole kurwa ty, chłopie, pato. Taki sprzęcior. Dziecko, które ma praktycznie tylko mnie, stara się jak najwięcej krzywdy mi zrobić. Czy to słownej, czy nawet już fizycznej. Bo teraz dochodzi. Paulina ma dużo pretensji i żalu o to, że jej cokolwiek w ogóle każe robić. Jest taka opcja, żeby wszystko ładnie posprzątać i w ogóle... Ty mnie rozpierdala ta muzyka, co jest w tle, kurwa, nie? Chłopie, boss fight music w tle, napierdala. Jest taka opcja, żeby wszystko ładnie posprzątać i w ogóle być potulną dla mamy i wszystko zrobić tak, jak ona każe. No ale po co? Są brudne i śmierdzące i nie będę ich myła, bo nie lubię myć naczyń. Nie lubię myć naczyń, ponieważ jest to obleśne i to jedzenie tam i to wszystko. Można powiedzieć, że Paulina uważa, że jestem... No, nowe lata byś obejrzał jakieś parę dokumenty. No, ja nie wiem, czy można te kurwa miodowe lata oglądać tak szczerze. Zresztą w sumie, jeśli na YouTubie są, chyba nie powinno być problemu raczej, nie? Rząd. Ktoś musi być ofiarą, nie? Czy to jest możliwe, żeby dziecko cieszyło... O, 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 ale kubeczek! Czy to jest możliwe? Kubeczek typu kupiony, kurwa, na straganie, jakbyś na wakacjach, chłopie, w Gdańsku, albo w innym tym. Żeby dziecko cieszyło to, że męczy matka. Nie wiem, czy takie coś może cieszyć. Kogokolwiek spotka, co jej coś powie, że robi źle, to ona zaraz uważa, że ten człowiek jest niedobry, zły, głupi. Paulinka, a pokaż mi człowieka, który nie jest twoim zdaniem poj***y do granic możliwości. Ja. Gniezno. Nieprzychodzenie do domu na noc, alkohol, narkotyki, niechodzenie do szkoły. Albo to kilka historii na raz, tak? Sprawy karne, zapobicia. No Karolina, ile tego jest? Ty jesteś dziewczyną i masz dopiero 15 lat. Nie umiem być... O kurwa, ale ma grzywę taką... Ja pierdolę, typową, nie? Ten 2012 i tak dalej. Nie umiem być grzeczna, słuchać mamy.
No nie umiem po prostu. Miała sprawę w sądzie za demoralizację, za pobicie koleżanki. Koleżance chciała głowę do obikacji. To ty pierdolisz, szalan. Nieuczcienie, chodzę do szkoły. Nic mi się nie chce. Ale to nieprawda, że nic jej się nie chce. Ło kurwa! Patrzcie, jaki plaka. Ale to nie... What tego Gangnam Style. Prawda, że nic jej się nie chce. Są rzeczy, które Karolina... O, Jezus Chrystus nawet wisi. Proszę. Rzeczy, które Karolina bardzo lubi robić. Karolina nadużywa tego alkoholu, nadużywa narkotyków, dopalaczy różnych. Z narkotykami, z papierosami, z alkoholem, z czymś, jak miałam 12 lat. Karolina, ty paliłaś w toalecie? Nie. Ej, czuję papierosy normalnie. Karolina? Nie. Przecież nagrywali nawet, jak paliła w toalecie. To co ona? Nie paliłam. No ale chcę, nawet paliłam papierosy. Nie paliłam! Paliłaś, bo śmierdzi! Napij się, uspokój się. Ja jestem osobą uzależnioną od alkoholu, ale nie piję od 5 lat. I... O. Widząc to, w jakim wieku córka zaczyna, po prostu boję się o to. Nie piję do takiego stanu, żebym się czułgała. Po alkoholu jest córka bardzo agresywna, jest, ma wybuchy agresji w sobie, złości. Wybuch agresji. No, panie, lubię sobie wypić. Gdzieś z tym młotem, no to lubię. No co no? Lubi sobie w palnik kurwa dać i co? Jaki problem, rozumiesz? Na przykład na mojej koleżanki 18, piłam 15 piw. Daj mi pomioty, bo jak mam patrzeć, nie? To jak mnie p***ciesz, tylko. Tej, tej! Zachowuj się, dobrze? No, nie takie odzywki! Wyjepiej! Wyzywała mi mu tu k***y i w ogóle nie ma sp***ać. Powiedziała mi, że ona nie chce mnie jako matkę, że ona by chciała kogoś innego, że mam ją oddać do rodziny zastępczej. Na razie Karolina wraz z Pauliną trafią do rodziny Urszuli Kruszewskiej i Leszka Łuczaja. Pani Urszula z panem Leszkiem mieszkają w Zawykach, nad Narwią, 30 km od Białegostoku, gdzie prowadzą bardzo egzotyczne gospodarstwo. Białystok górą. Ale ekipa! Przedstawienie kurwa bohaterów, chłopy. Ja pierdolę. Jestem wychowanką domu dziecka. Nie miałam takich podstaw, jak mama by mnie coś nauczyła albo tata, ale widziałam, co jest złe, a co jest dobre. Z Ulą generalnie w domu zajmujemy się wszystkim, co nas otacza, czyli zwierzęta, sprzątanie, tworzenie nowych historii, typu jakieś tam meble ogrodowe, budowa statku. O kurwa, co jest grane? Tam co się dzieje, kurwa? Budowa statku. Co jest, kurwa, mać? Ej, zajebisty, ale co jest? Statku. W naszym gospodarstwie piraci z Białegostoku, chłopie. Mamy kupę małych zwierząt, takich jak kucyki, osiołek, alpaka. Co się dzieje, kurwa? Co oni Ark Noego budują, chłopie? Owieczka. Mamy też masę ptactwa, typu kaczki, łabędzie, pawie, kurki ozdobne. Mamy też masę psów, mamy szopa pracza. Szopa nawet mają! O co kurwa chodzi, chłopie? O co chodzi? Szopa pracza nawet mają. Mamy małpkę... On to masz. W imieniu Brzydal. I mamy też teraz... Brzydal, kurwa! Co się dzieje? Przychówek tygodniowy, czyli małe szczeniaczki. Moim marzeniem było zawsze mieć zwierzęta i mieć pełen dom. Także spełniam swoje marzenie. Traktuję zwierzęta jak ludzi. Ty, ta alpaka... Ja mam nadzieję, że ta alpaka najebie tamtej, co tu przyjedzie. Są dobrymi moimi przyjaciółmi. Bo zwierzęta są zawsze na pierwszym miejscu u nas. Pograbi jak trzeba, to i gnój wywalę. Gotuję, piorę, sprzątam, na wszystko. Ale śmiesznie ta alpaka wygląda, bo jest tutaj ogolona, a ma tutaj tylko futro takie. Gotuję, piorę, sprzątam, na wszystko mam czas i nigdy nie narzekam. Tutaj? Ale misja, ja pan nie jest łysy. Ale jest blondyna gruba. Teraz się mam, alkoholu nie mam.
pomyślałam o surowie. Co to jest za montaż? O co chodzi z tym? To się nie zacina. To jest blendy na to jest kurwa zrobione w programie. To teraz się mam, alkoholu nie mam. O i teraz znowu będzie. Pomyślałam... Co to kurwa jest? O surowych rodzicach, jak wjechaliśmy, że będą wredni. Jakoś tak wyglądają na takich wrednych ludzi. Halo? Gdzie ja jestem? Nie wiem. Ty, a patrz to! W buciskach przyszły kurwy pierdolone. To? O, ale misja. Ej, boję się tych ludzi, nie? Pójdę no. Do dostatku tutaj. Pan małpa i małpa i chuj. Żyjemy w buszu tutaj. Ci umiesz tą w dżungli. No jak dżungla. Ej, chodź sobie pójdziemy pooglądać. Idziemy. Proszę panią, możemy iść mocno. Zaraz to kurwa gorzej niż ja, chłopy. Chłopy, zobaczysz? Wszystko możecie. Wszystko jest do waszej dyspozycji. Patrz to! Ale ona ma dupę. Jak to wszystko do waszej dyspozycji? Przecież to miało być wychowanie ich, a nie kurde. Ty no, wszystko do waszej dyspozycji. Trzeba by powiedzieć, że nie kurwa. Posprzątasz gówno tych zwierząt, to wtedy możesz sobie pójść pooglądać. Widziałaś to? Twoja dupa. To jest pawian i ma na imię Brzydal. Brzydal? Ale on ma dupę. Nie wierzyłam w to, co zobaczyłam. No bez spoilerów, bratku. Zawyki. Ale chata to kurwa jest niezło. Będą w domu zasady. No ja już mówię z góry, że ja nie sprzątam. Generalnie to ja wokół żadnych zwierząt nie będę robić. Jezu, nie no, patrzcie na tego ojca, nie? Zasady. On ma taką ochotę im przykurwić już pana niego, nie? Ona mówi, że nie sprząta, o ja pierdol, ona jeszcze nie wie, że tu zaraz jak się ręka podniesie, to jest koniec. No ja już mówię z góry, że ja nie sprzątam. Generalnie to ja wokół żadnych zwierząt nie będę robić, ponieważ ja się ich brzydzę. Ta niechęć do zwierząt to jest... Podejrzewam, że to jest taka fanaberia. W ogóle nie lubisz karmić zwierząt? Ja w ogóle nie lubię zwierząt. Jak mnie drażni to, że ona z tym kotem tutaj siedzi. Mówisz, że ma alergię, to co mi się wydaje, że wymyśla. No naprawdę, ja mam uczulenia. I no nie mogę pewnych rzeczy robić tak. Na to, że nie chcę pewnie też innych rzeczy robić, na to uczulenie mi pomaga, no to czemu tego nie wykorzystać? Jak dziewczyny u was... Ciekawe, czy ona podstawówkę skończyła. Z nałogami? Chcielibyśmy wiedzieć właśnie. Ja nie palę. Ja nie palę, TFTF. Ogólnie tu na dzień mogę spalić twoje paczki. Siema Przemisko, witam serdecznie. Subskrybenta. Witam. Ty palisz. Tak. Popatrz czapla, Przemisko też ma tą odznakę. Za co to jest? Raging Wolfhelm. Palę. Niestety palę. Ale nałogowo czy tak? Tak, nałogowo. Z Elden Ringa oglądanie? No dobra, to wiadomo już wszystko. Przecież wyszło DLC ostatnio. No mam nadzieję, że oni, że surowe rodzice to wyżli. Więc będzie czuć papierosy, to będzie na Paule. Będzie na mnie. Na terenie całego gospodarstwa nie używamy słów wulgarnych. Nie toleruję pyskowania, bluzgania. Dosłownie wiadomość nad tobą pingwin Przemisko napisał, za co? No ale jak mi się wymsknie? Pan małpa i chuj! Tu nie chodzi o to, że się wymsknie, tylko chodzi o to, żebyśmy się nawzajem szanowali. No ale przecież to, że przeklnę tak sobie pod nosem, no to nie obraża nikogo. Tak. No właśnie, kurwa jego mać. Mniej więcej od 8. Spoko, Przemisko. 30 do 13 to wykonywanie pracy w domu i gospodarstwie, czyli karmienie zwierząt, opieka nad zwierzętami, sprzątanie domu i obejścia w gospodarstwie, wykonywanie ogólnych napraw w domu i gospodarstwie. To ja się czuję po prostu wykorzystywana, nie mogę nigdzie wyjść, ale mam zapisać. To bardzo bym prosił o podpisanie się. Przynieś te papierosy, my je schowamy, oddamy ci na ten. O Jezu, ona już, o kurwa, ona coś pierdoli, że się czuje wykorzystywana, a podpisała umowę, chłopie. Ona umowę o niewolnictwo właśnie podpisała i teraz będzie pierdolić, że ona nie chce czegoś robić, kurwa, ojeju. Koniec. Ej, daj mi te fajki, bo mnie nie będą wyszukiwać, Grasiu, a ty masz jeszcze dwie twoje. Ciekawe, jaka jest kara wpisana za ten. Dzięki. Ty nie wierzę w to. No serio, no nie mam więcej. Nie żartuj. No nie mam więcej. Ale ja mam, no to z moimi będziemy palić. Jak nie mogę. Daję ci też
Zaufanie. Nie, nic sobie na później nie odłożyłam. Żadnych papierosków. Przyznać się czy nie przyznać? Dziewczyny wiedzą, że nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Kurwa, mocno ten program jest. Jest akurat bardzo dla mnie przydatna i miła, rozumiemy się. Natomiast z Paulinką muszę trochę popracować. Jedyne, co mnie powstrzymuje przed tym, żeby nie wykrzyczeć swoich myśli surowym rodzicom, czyli właśnie, że mają mi dać spokój, bo ja mam rację, to jest telefon, no bo jednak chcę mieć jakiś tam kontakt ze światem i z ludźmi. No ej, bo ja już jestem, ja sobie wyjdę. Ta. No i kurde, jest okropnie. Ten pan chce z tobą rozmawiać na temat mojej alergii. Więc tam wszystko powiedz tam o tych psach, o tych pyłkach wszystkich. Daj. Próbowała manipulować własną matką, nasuwając jej odpowiedzi, jakie miała udzielić mi podczas mojej rozmowy. Myślałem, że jej wyjebę. Polina to głupi, znanego obie są kurwa głupie jak chuj. Pani podziękuję ślicznie. No a córka pierwszy raz mnie już okłamała, no będąc tutaj godzinę czasu. No co, kłamałam? No, bo rekord, ma fobię rekord, na wszystkie zwierzęta, świata. A ma psa w domu. No. Porozmawiaj chwilę i ja chciałbym porozmawiać z tobą później. No bo baba, tu wiesz jak one śmierdzą tej? Ja stoję na tarasie, a tutaj... Wiesz jak one śmierdzą tej? Nie podobała mi się jedna rzecz, jak Paulina rozmawiała z własną rodzoną matką. Klnąc jak szewc. Ja p***le. Już naprawdę czuję, kurde, jak w jakimś wariatkowie. Ale przecież nie chciałam jechać do jakiejś psycholi. Za jednym zamachem skłamała i obraziła. Fakt. Jest wybitny. No właśnie, bardzo kurwa dobrze, pingwin. Właśnie z psycholami. Tak uważasz, że ja jestem na przykład psychol, nie? To możesz sobie uważać, ale w duchu. Chciałbym, żebyś przeprosiła nas. No dobrze. No to pan tego chce. Z dzisiejszego dnia właściwie jestem niezadowolony z jednego powodu. A ja właśnie jak mam taki kontakt z rodzicami już, że się zdarza. Ja się nie, że jakoś wiesz kurwa, tak jak teraz gadam, że wiesz, jako przecinek kurwę stawiam. Ale na przykład jak chcę powiedzieć, że ktoś jest pierdolnięty, no to mówię, że jest pierdolnięty. Nie? Albo na przykład jak gdzieś wiozę mamy autem, no to niestety, no, jest wliczone w przejazd to, że ktoś mnie na drodze wkurwi. Więc się zdarzy. No to pan tego chce. Z dzisiejszego dnia właściwie jestem niezadowolony z jednego powodu. Ale to też tak, że ten, bo moja mama na przykład zawsze starała się nie przeklinać przy mnie wcześniej i też teraz też tak jest, że już tak, już ma trochę bardziej wyjebane, nie? No to pan tego chce. Z dzisiejszego dnia właściwie jestem niezadowolony z jednego powodu, że nie zostało wyegzekwowane od Pauliny słowo przepraszam. Przeprasza się wtedy, kiedy się czegoś żałuje, tak? A nie kiedy, o powiem przepraszam, tak no od tak? Ale ja nie chcę, żebyś tego to zrobiła no, na od... A pan właśnie mówi, że mam pana przeprosić, a ja nie czuję takiej potrzeby, żeby pana przepraszać, bo tego nie żałuję. Bo ja tutaj to nie miało na celu żadnego obrażania pana, tak? Dzisiaj poznawałyśmy się, a ja jutro będziemy już pół rodziną. W zawykach codziennie wstaje się skoro świt. Zwierzęta nie mogą przecież czekać na jedzenie do południa. Zamawiała pani budzenie? Obiecałeś mi, że powstajecie. Okej. Okay. O, no i to mi się podoba. Kurwy, trzeba prosto z nimi. Chuj z tym, że to podłożone w montażu, kurwa. To znaczy, jak przyszłem i włączyłam muzykę, no to miałem z nim zwałem. No, śmieszna była po prostu. Miałam z jej zwałę, kurwa, tej. Początek dnia zaczął się romantycznie. Nawet nie spodziewałam się, że pobudka dziewczyn będzie tak spokojna. No co ty, wstać, coś się też cieszyłaś? A ty co ty, dziewczynko kochana moja? Ja bym na jej miejscu po prostu, wiesz, kurwa, oblał ją wodą czy coś. A bo jej, kurwa, tą małpę wjebał do łóżka, chłopie. Przecież ona by się zesrała, obie by się zesrały. O, królewna się budzi. No żałuję, że wstałam tak wcześnie, bo tak nie wstanę, nie ma. No, trochę rano przesadziła to pani. Przesadziła, kurwa.
O Jezu, no, przesadziła ta pani, przesadziła, zaki kurwa ryj. Śmiecioz. Znalazł się śmiecioz. O kurwa, ale fajne. Znalazł się śmiecioz. Fajne, ładne. Dla mnie ryj! To wszystko? No co ty? Mówiłam, że jeszcze będziemy coś sprzątać. Pani, ja idę spać. Ty, proror. Nie będziemy nic dobranoc. Robić. No, nie dobranoc, nie, kochana moja. Przecież ja nie Ta, będę no, ze tak samo ja. Mała. Czapla. To przecież nie jest przekleństwo. No jak nie? A co ona powiedziała? Mała. Nie dobranoc, nie, kochana moja. Przecież ja nie będę ze szczotką popierdalała. Czy nie będę ze szczotką popierdalała? To nie jest przekleństwo, przecież. To przecież nie jest przekleństwo. No, no ta. No nie. No bądź konsekwentna, proszę cię bardzo. To przecież to nie jest no, co przekleństwo. Teraz? Ale co powiedziałaś teraz? Popi***ła. No i co, i to dobrze ci tak zrobiło? No. A zapomniałyśmy o zasadach wczorajszych chyba. No prawda? Przecież to nie jest przekleństwo. No a co to jest? No nic, no wyraz zwykły. Przekleństwo to jest k***a na przykład. Karolina zeszła na dół i spotkała się z Pauliną. Przy stole. Nie wiem, co to było. To było coś takiego, jakby jakaś bomba. Jakby się komuś zapaliła czerwona lampka. Dink! Niestety, zaczął się jakiś strajk. Co się stało? No, bo nic, nie. Mówił... Ty, no jakby powiedział do niej, że jest kurwą jebaną, to to nie jest przekleństwo, tylko to jest fakt. No nie? Niestety, zaczął się jakiś strajk. Co się stało? No, bo nic, nie. Mówił mi teraz od innej rzeczy i od innej beczki. Tak, wymyśliłyśmy sobie, że chcemy mieszkać razem, ponieważ ja nie lubię spać sama i Karolina też nie. I nie ma dyskusji. Jeżeli ona będzie mogła u mnie spać w pokoju, to pójdziemy. Jak nie, no to... Oj, kurwica. Wow. Jezu. Kurwa mać. Proszę, nie o nic. Tylko, żeby po prostu no, była ze mną w pokoju. Tylko o to chodziło. Żadnego argumentu nie mieli, dlaczego nie mamy sobie spać razem. To na tą chwilę mówię nie. No to jeżeli nie, no to ja mam to gdzieś z tematu i siedzimy tutaj dalej. Kiedy ja staram się z nimi spokojnie... Kurwa, zdaję im ojciec, błagam. Nie, po prostu chcę, żeby ona u mnie spała, bo ja sama nie chcę spać, ona tak samo. To jeszcze raz... To ciężko się panu zgodzić. Tylko spokojnie, nie. Spokojnie. Ja dlatego ci powiedziałem, że na tą chwilę nie zgadzam się, bo żebyś to pytanie zadała... To na tą chwilę ja nie idę sprzątać. Co za coś, to proste. Błagam, jak on weźmie tą kurwa miskę i rozjebie przed ryjem, kurwa, na tym stole pierdolonym. Chyba żartujesz. Nie. Nie. Ile ja ci już posprzątałam, co ja zrobiłam i co ja z tego mam? Gówno. Wzięliście mi telefon, nie może u mnie spać, nie mogę wyjść poza teren, nie mogę nic. No Jezu, ja się tu czuję jak w jakimś więzieniu. Muszę sprzątać. Na tym to polega. Nie wiem, upiarki mam. Spokojnie mów, spokojnie. Pokłóciłam się, no wybucham, no bo już tego nie wytrzymałam. Ja mogę... To nie koncert życzeń, młoda panno. Musicie spakować gdzieś tym f***. Słuchaj. Bez słów wulgarnych, tak jak żeśmy rozmawiali, no. Dupie, mam te zasady w ogóle. Wyrednie jest. Więzienie na wysokim poziomie, no. No i dobrze. Podpisała scenograf się dziwi. No właśnie. Kurwa, umowę podpisała, więc to... To nie ma, jeszcze nie ma wyboru. Tylko nie lubię za bardzo. Daj tam mi nóż, bo nie wytrzymy tej. Co za dużo wymaga ode mnie. Karolina, weź, idźcie, usiądźcie sobie przy tym. Przemyślcie to. Macie parę minut na jakąś tam decyzję, ja muszę jechać. Zaraz wracam. Chodź Radka, do pokoju. Tylko bez wulgaryzmu. No, dobra. Ja tutaj nie będę siedzieć, bo to jest dom patologiczny, f***. Ja... Dom patologiczny w chuj? Wychodzę i ja nie wiem, kiedy ja wrócę. Wychodzę, ja nie wiem, kiedy wrócę tej. Chodź na chwilę, zobacz mi fajki. Ona szluga. Przepraszam bardzo, gdzie idziecie, bo nie słyszę. Ona kiepa tej. To ty robisz ogródek. Robicie sobie teraz żarty? Nie. Jo, eskorta. O Jezus, błagam, żeby jak ten ojciec przyjdzie, żeby im najebał, kurwa. Oczywiście to jest wszystko wymyślone, ustawione ze scenariuszem.
Tam idziemy do kościoła. Psły pyskowały, rugały między sobą. Hi, 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 ha, ha, ha. Mam. Idziemy prosto. Ale żeś się popisała. Ja wiem. Naprawdę. Dupie mam. Gdybyśmy sobie nie wyszły, to przede wszystkim ci surowi rodzice by dalej uważali, że mogą sobie nami pomiatać i się nami wysługiwać. A tak nie jest. Pod kościołem. Kurwa, pod kościół poszły i kurwa ten. Kurwa, szluga. Hi, 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 ha, ha, ha. Dowej, kurwo, kiepa tej. Nie wierzyłam w to, co zobaczyłam. Szlugę pod kościołem tej. Karolina też kłamczuchą. Przyjeżdżając do nas, mówiła, że nie ma problemu z papierosami. Byłam przekonana, że nie ma papierosów i nie ciągnie ją, więc tutaj poczułam takie rozczarowanie. O, ja pierdolę. Chodzi mi tak pomyślałam sobie, okej, okay, ale no nie wie rzeczy. Tej, no. Telefonów, a telefon dla nich jest najważniejszy. Więc sobie pomyślałam, okej, okay, nie będziecie mnie straszyć, nie będę za wami gonić i tak do mnie wrócicie. A jej nie ma. Skitu. Zaraz tam idziemy. No to palimy. Jezus, niech one... Boże, jak ja bym chciał, żeby ona im ten telefon, nie wiem, do wody wrzuciła, żeby się rozjebał, czy coś, kurwa, nie wiem, żeby im rozjebała te telefony, przecież one załamanie nerwowe wpadną. Krowy tej! Ja wróciłam do swoich obowiązków, uspokoiłam się, dziewczyny też wróciły. Pytam, za co zrobiłyście mi tą przykrość? Za telefon. Lubię kogoś wyprowadzać z równowagi i wtedy widzieć... Jak za telefon? A to nie było, kurwa, za to, że spać nie pozwolił stary im razem? Jakby on nie panuje nad sobą. I chcesz powiedzieć, że ja zasłużyłam na ten, takie poniżenie... Tak to jest, jak się jest z poznania tej, nie? Jakby on nie panuje nad sobą. I chcesz powiedzieć... Też Czapla mówi, że co w drugim zdaniu tej? Że ja zasłużyłam na ten, takie poniżenie i to, co dzisiaj zrobiłyście, dlatego, że wam nie dałam telefonu, to jest śmieszne. Po powrocie od weterynarza poczułem taki niesmak. Nie chcę się denerwować dzisiaj, po prostu zrobimy w następujący sposób. Każda idzie do swojego pokoju. Ona śpi u mnie. Słucham? Ona śpi u mnie. Zauważyliśmy, że tu nie ma dyskusji, więc postanowiliśmy się w ogóle... wyłączyć, nie odzywać, ignorować. Ani słowa. To była strefa ciszy, nie odzywaliśmy się do dziewczyn, co podejrzewam, troszeczkę je zmieszało. Ja chcę telefon. Jak do pani mówię, to niech pani odpowie, bo to trzeba tak z kulturą. Z kulturą, kurwa. Widzę na bakier trochę. Denerwuje mnie to, bo ja się o coś pytam, no to oni mnie traktują jak powietrze. O, i to jest dobra taktyka, kurwa, no. Zajebista taktyka. Jak ściany. Możemy sobie zrobić pizzę? Halo? Nie możemy? To idziemy na papierosa. Nasza cierpliwość dała nam skutek, bo kręciły się koło nas oj długo. To jakieś nieładnie. Dziwki te. Bo ja pani cały czas odpowiadam, do pani mówię, a pani ani szuba. Trzeba będzie jakieś syfajki kupić. Sakra. Dziewczyny, powiedziałam, bo zaraz wyjdziecie stamtąd. Co to jest? No co, patrzę sobie przez okno. Zaraz zapalę. No przecież ja nie palę. Przecież ja nie palę. Widzi pani jakiegoś papierosa tutaj? Ale tamta mi pali, ja zaraz jej dam. Doszłyśmy do wniosku i tak zaczęli już po nas jeździć, że jesteśmy takie, siakie, owakie i palimy papierosy i w ogóle. No przecież to jest obojętne, czy zapalimy, czy nie zapalimy. Paulina, wszystkie papierosy oddaję. Przecież ja nie palę! Mówi się ufam, ale sprawdzam. Pani Urszula teraz już i sprawdza, i nie ufa. Dymy, Bedo! Nie wolno przeszukiwać rzeczy bez nakazu. A idzie tak, pani? Wychodzi z tego pokoju. No wkurzyło mnie to, no bo... To są moje własne życie prywatne, więc pani nie powinna mi grzebać w nich. Ale przecież proszę mi nie grzebać, no ja czy panią po... Nie nakaz, kurwa, bez kinu, co napierdoli.
Ja pierdolę. Pani, to niech ja to cię pani prosiłam, puści. Żebyście nie paliły, prosiłam. No ja nie, przecież nie paliłam. I dalej proszę. Przecież ja nie, nie paliłam. Nie palić papierosów. A palę? Przepraszam, a przecież ja nie paliłam. Dlatego, że ja jej też nie szperam gdzieś po szafkach. Proszę zostawić moje rzeczy, tak? Nie szarpnij. To proszę nie dotykać ja moich nie rzeczy. Dotykam. Ja cię ale nie pani dotykam. Dotyka moich Jezus, błagam, rzeczy, tak? Niech stary wkroczy. Kurwa, no. Myślę, że będziemy razem z Karoliną jakoś tam walczyć z nimi. Bo przecież tutaj wytrzymać raczej się nie da tak na dłuższą metę. To proszę mój telefon mi oddać. Nie dostaniesz telefon do końca tygodnia, jak tak w ten sposób będziesz postępował. No dobrze, w takim razie jutro nie wstajemy z łóżeczka i proszę mi w ogóle nawet nie wchodzić do tego pokoju. Ale twoja sprawa, nie wstaniesz z łóżeczka, nie dostaniesz śniadaneczka. No to trudno. No. Surowi rodzice ta, postanawiają trudno. zignorować Aha. dziewczyny i traktować je jak powietrze. Czy to coś da do myślenia naszym nastolatkom? Budziłam się po 10:00, poszłam Paulinę obudzić, poszłam zapalić i poszłam na dół. Oj, z papieroskami to chyba zbyt łatwo sobie nie poradzimy. No byłam zdziwiona, jak stała nade mną Karolina, a nie surowa mama. I zwłaszcza jak mi powiedziała, która jest godzina. Godzina 10:00, a ludzie spało. Mam nadzieję, że założyli jakąś tą kłódkę, kurwa, na lodówkę czy coś. Dziewczyny czują pismo nosem, ale na razie postanawiają przeczekać niezręczną sytuację. Za jakiś czas spróbują wysądować determinację surowych rodziców. Na psychę im, kurwa, wjeżdżają. Pingwin. Nawet mi się, kurwa, nie szkoda, nie? Możemy wyjść z pieskami? To może najpierw, dziewczyny, macie coś dla nas do powiedzenia? Nie? Fakt, jest Aha. trochę łyso. Ale od czego jest stara, wypróbowana ściema? Obmyśliliśmy plan, że przeprosimy tych surowych rodziców? Bo my mamy coś pani do powiedzenia. Że przepraszamy za to wczorajsze. Jeszcze raz? Przepraszamy za wczorajsze. Postanowiłyśmy tutaj, że pójdziemy, przeprosimy tutaj na zmyłkę, żebyśmy mogły wyjść na dwór. Słucham. Bo chciałyśmy pana przeprosić za wczoraj. Nie, no nie pierdol, że się oni dadzą zrobić na takie kurwo gówno tej. Tak? Tak. Szczerze? Tak, szczerze. Panią już poprosiłyśmy. No to dobra. Ja jestem za tym, żebyśmy zaczęli od początku. Ja mam na imię Ula. Paula. A ty? Karolina. Ula, miło mi. No przeprosiny to były takie nieszczere. Idziemy wyprowadzić sunię na spacer. A nie możemy sobie iść same? Same nie. Mam! Szybko! To pan tu szuka, my idziemy tam. Nie. Czemu nie? Szybciej chodź. My po to poszliśmy, żeby sobie zapalić. Było mi to obojętne, czy mnie złapią na tym papierosie, czy mnie nie złapią. Po fajnym spacerku zaczęłam kombinować, jak tu gdzieś tam się wyrwać, także tutaj właśnie wyszło to szydło z worka, że te przeprosiny nie były takie, jak powinny być. Paulina! No co? Paulina! No bo... Witam, psycho. Witam, witam. Ja tutaj mam grzyba. Wracacie do pokoju. No jak mam tutaj grzyba? Nie, 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 nie. Nie? Ja idę do domu. Kameraman nie istnieje, to jest prawda, no. Dobra. Idę do domu, a mi jeszcze daj. Wiedzą, że palę, no to czemu mam się z tym ukrywać? A uciekając w te choinki, myślałeś, że się schowacie przede mną? Nie, szukałyśmy grzybów. No, tylko że grzyby nie dymią. Bo to jest mróz, wie pan, nie i ten, i nam... Rozumiem, tak, tak, tak. Tu teraz będziecie martwić. Takie przymroze! Ono się zachowuje, jakby miał po 5 lat. Na szczęście są pewne granice ściemy i pan Leszek właśnie je wyznaczył. Ja chcę się z wami zaprzyjaźnić, powtarzam 10. raz. To proszę tam ogarnąć męża, bo ten mąż tu przesadza trochę. No mi gdzieś tak szczerze powiedziawszy tych surowych rodziców. No kurwa, ej, bo jesteśmy w połowie odcinka. Jakoś ja na razie nie widzę żadnych możliwości, kurwa, na horyzoncie, żeby się udało jakoś, kurwa, doprowadzić do tego. Do... No kurwa, do jakiegokolwiek poziomu. Więc ja nie wiem, jak to będzie. Może faktycznie im tak napierdoli, że im się słabo zrobi, kurwa, i im się odechce. Ja nie wiem. Gadać, bo
nie odpowiada mi ich podejście. Tylko pamiętajcie, co było powiedziane. Pamiętajcie, że nie wolno palić. Dobra? Ale nie palić nie było. Już większego grania nie będzie i tak nie możemy wychodzić i tak. Są też granice bezczelności. Kurwa, one są takie ten... takie bad girls i tak dalej, a kurwa cienkie jarają. Ja bym na miejscu tej matki i tego ojca to je wyśmiał, że jarają kurwa cienkie, nie? Już większego grania nie będzie i tak nie możemy wychodzić i tak. Są też granice bezczelności i te granice dziewczyny właśnie przekroczyły. Stary powinien odpalić kurwa blanta przy niej i chuj, nie? Karolina, pójdziesz ze mną teraz na górę. Spakujesz swoje rzeczy. Po co? Ona musi być sama, musi z kimś bliskim porozmawiać, a nie mieć tą bombę, którą jest Paulina. Oni ciągle uważają, że nie wiem, że Karolina to w ogóle jest takie dziecko, takie spokojne i w ogóle, że to ja ją demoralizuję. A przecież to jest nieprawda i ja nie wiem, skąd oni sobie w ogóle to wzięli. Bo pani chce mnie odizolować od Pauliny, bo podobno ona ma na mnie zły wpływ i mnie demoralizuje, co jest w ogóle nieprawdą. To rozdzielenie ich będzie skutkowało tym, że one się troszeczkę zmienią. Surowi rodzice mają wrażenie, że walą głową w mur, bo nastolatki nie mają zamiaru iść na żadne ustępstwa. Decydują się więc na kroki bardziej zdecydowane. No, od jakie? Tej pory to dziewczyny mają mieć problem, a nie rodzice. Czy to się sprawdzi? Zobaczymy. Gdzie ją wywieźli? Trzeba być twardym. Raz! Hopa! Widzisz? Hopa! Podejdź ją tu. Potek. Jezu, to jakiego stopnia wpadłem, że musić gówno wozić. Co to za satysfakcja, wywozić gówno? Pomogła mi mimo oporów. Widzicie? Wiozę wasze gówna, cieszę się. Mówiła, że jej śmierdzi, dalej robiła. Mówiła, że nie lubi gówna, po nim deptała. W jakiejkolwiek kwestii ją poprosiłam, wykonała wszystko. Pani mnie ewidentnie wykorzystuje. Może tyle satysfakcji, że zaczęłam się dogadywać z panią. O! No bo no fajnie, fajna jest w ogóle, no fajnie się z nią rozmawia, ze surowym tatą. O proszę, ona chyba normalniejsza. Tą też. Żółwik. Zauważam u Karoliny chęć. Chęć zmiany, chęć zaprzyjaźnienia się, ale tylko wówczas... Ja od razu tak na początku też pomyślałem, że kurwa, jak oni je dwie wezmą, to lipa kurwa będzie. Kiedy nie było Pauliny? Paulina jak Paulina, ona przez te 4 dni nie pokazała swoją osobą praktycznie nic. Gdzie mam to wynieść? Tutaj. To noszenie drewna, które wychodziło jej bardzo marnie. No podejrzewam, że przy współpracy z 4-5-latkiem zrobiłbym to dużo szybciej. Myślę, że ale nosi. Się nie dogadamy. Porobimy coś? Nie, bo mi się chce palić. No Jezus Maria, mi się chce palić. Bo ile można? Coś... A mi się chce srać! I co? Kółko, zrób to, zrób tamto, idź tam, chodź coś zrobić, no ale... chodź zrób obiad, weź to posprzątaj, włóż to do zmywarki, zrób mi kawę, chodź zrobimy obiad, chodź, nie wiem, zrobimy Paulina, coś innego. Ta kamerka, jeden wymiar zajebistości, no jest kurwa, jest dobrze, nie? Jeszcze tutaj obraz, tam drzwi kurwa, jest zajebiście. No bez przesady, ty nie przyjechałaś tutaj, żeby leżeć. No ale też nie żeby, kurde, robić, tak, za wszystkich. Ale ty nie robiłaś za wszystkich, bo robiłaś razem ale ze mną. Ale byłam bezpłatną, kurde, pracownicą, tak? Jest kłamczuchą, bezpłatną jest pracownicą. Oszustką, jest leniem, jest obrażalska, jest osobą, która chciałaby na siebie zwrócić uwagę przez jej ego. Ja będę musiała naginać, zmywać i jej podać jeszcze, rozumiesz, obiad. Ja nie uzyskam w tym momencie nic od niej. Jezu, no ciężko ci... Ej, o co chodzi? A nie, dobra, nieważne. Ruszyć dupę i jechać. Zlagowało mi czat. Pomodliłeś się, oczywiście. Teraz jak już tyle przyluzowali w ogóle, to nie są naprawdę w porządku, no to po co ja mam robić wojnę? No pojedziesz. Kurwa, o! Ona się, patrzcie, jest zmiana bohatera, kurwa, ona przechodzi na dobrą stronę. Teraz jak już tyle przyluzowali w ogóle, to nie są naprawdę w porządku, no to po co ja mam robić wojnę? No pojedziesz.
pojadę po chipsy. Bo obecnie fajki nam się skończyły. O to chodzi, właśnie o to chodzi. Taki jesteśmy, według mnie, bynajmniej. Ale u niej to... ona nawet nie umie używać słowa, przynajmniej, a bynajmniej. Ona, kurwa... bez kitu, dobrze ty pingwin napisałeś wcześniej, że jak tamta ma powyżej 12 IQ, to ta ma 4,5 jak chuj, nawet mniej. Bo to kurwa, naprawdę, 6-latek by pomyślał, że kurwa, moja koleżanka zaczęła się dogadywać z tymi rodzicami i mówi, że jest fajnie. Może też się dogadam. Nie. O to chodzi, właśnie o to chodzi. Tak jesteśmy, według mnie, bynajmniej do siebie podobne. Bynajmniej, ty kurwo, przedszkola nie skończyłaś, bez kitu, bynajmniej to kurwa, ciebie ruchali chyba w dupę w nocy. Przepraszam, dawno nie streamowałem, a ja różne rzeczy gadam, jak ja nie streamuję. Muszę uważać, co mówię. Nie ulegnie tym surowym rodzicom tak samo jak ja. Lepiej żyć w zgodzie. Trzymamy się przy tym białym budynku, tutaj landrynki wyskoczy. Paulina kupi. Paulina, kupując Karolinie cukierki, sama chciała kupić sobie paczkę papierosów, gdzie ekspedientka definitywnie odmówiła jej sprzedaży. Będziemy się teraz zatrzymywać w każdym sklepie, jaki jest po drodze. Zaczęła wymuszać na mnie dalszą jazdę do innych sklepów, na co się nie zgodziłem. Dobra, wsiadaj i wracasz do domu. Ty mnie pojebało? Czekaj, co jest? Nie, to chyba sąsiedzi. Ta. Bo coś zajebało, tak w ścianę. A to chyba za ścianą, kurwa. To się sąsiedzi. Myślałem, że ktoś puka. Kiedy jakieś gierki z widzami w coś? No nie wiem, jak wrócę do białego, to musimy dokończyć jeszcze Cyberpunka. Zobaczymy. Koncept z papierosami nie wypalił. Ich brak może się okazać dla nastolatek bardzo nieprzyjemny. Nie byłam znowu między wami, nie wiem co się stało. Nic, wyszedł sobie tam pan po prostu. Jeśli nie chciała się chyba weterynarz, to iść już na górę. Paulina jest zaborcza. Tak mi się wydaje, może to się złe określenie, ale jest zaborcza. Zaborcza? Jest zadufana w sobie. Wróciłaś sama? Powiedziałam, że jesteś do domu. Ale jak? Słyszałam, że ci fajnie chciałeś przerwać. No. Ewidentnie to Karolina gorzej znosi odstawienie nikotyny. Leży, popie. Nie wie, co ma ze sobą zrobić. Jest rozbita. Mogę sobie zapasu szlugu zrobić? Nie wiem, właśnie nie rozumiem. W sensie... Bo jedna oddała na początku, druga nie oddała. Kurwa, wiedziały, że jadą na ten, że jadą kurwa na tydzień i kurwa co? Ja dobra, kupię jedną paczkę. Ale jak ona ma 4,5 IQ, to nie można się spodziewać za dużo chyba. Odstawienie nikotyny. Nie wie, co ma ze sobą zrobić. Jest rozbita i mocno zdenerwowana. Śpisz? Poczekaj, wystraszyłem. Co jej się dzieje? Zadufana w sobie. Wróciłaś sama? Powiedziałam, że jesteś do domu. Ale jak? Słyszałam, że ci fajnie chciałeś przerwać. No. Ewidentnie to Karolina gorzej znosi odstawienie nikotyny. Nie wie, co ma ze sobą zrobić. Aż ona. Okej. Okay. Kurwa. O. Jest rozbita i mocno zdenerwowana. Śpisz? Bardzo się wystraszyłam, kiedy to zobaczyłam. Kurwa, masz. W sumie jeszcze nie wiedziałam naprawdę, co mam z tym zrobić. Jakbym się widział po 10 minutach palenia, co ty pierdolisz? Pokój ty. Głód narkotykowy. Jeśli się denerwujesz, to już mówię, albo pogadajmy, albo idź się połóż. Idź się połóż na 5 minut. Połóż się. Idź połóż się na 5 minut. Karolina wpada w panikę. Próbuje ukryć się w łóżku, ale to niewiele daje. Potwornie się bałem, że może coś jej się stać. To było naprawdę straszne.
Ja muszę zapalić, bo ja zaraz nie wytrzymam. Nie no, mi się, ej, ale mi się, ale co to kurwa tak wygląda? Mi się, przecież mi się zdarzało, że nie paliłem 1-2 dni. Ale tak nie miałem. Ej! Jak ten Simon wyłączy streama? Jezu, daj mi tą fajkę elektryczną, bo ja zaraz nie wytrzymam, patrz jaką ja tylerkę dostałam. No ja p***le. Było mi bardzo przykro, patrząc na nią, bo takie ataki ja nie miałam nigdy. Nie mogę do niczego przyrównać takiego ataku, ale wyobrażam sobie alkoholika, narkomana, ewentualnie, nie wiem, uzależnioną osobę. No przecież ja tu zaraz coś rozp***nę. Nie wytrzymam zaraz. Taką pierwszą myślą moją było, myślę, że jej pomogę właśnie przez papierosa. Dałam jej tego elektronicznego papierosa. Okej, okay, uspokój się już, już. A skąd ona ma epeta, kurwa? Cała, kurwa, jara szrugi. Już, już. Już nie ma problemu. Ja, to jest na moje pozwolenie. Bo ja mam... Masz tu inhalator. Coś takiego, gdyby coś to miało pomóc, to ci pomoże, rozumiesz? Chodź. Nie, to nawet nie było przez papierosy, bo zapaliłam tego... I dobrze, Pingwin, dobrze. Papierosa czyściego, że miałam. Ja dzwonię po pogotowie, przyjedzie pogotowie i tobie pomoże, bo być może coś ten. Niech oni cię po prostu przebadają, dobra? Ja nie chcę, żeby ci się coś stało. Okazało się, że ten brak to nie był brak papierosa, postanowiliśmy jednak pojechać do lekarza. Uspokój się, proszę cię. Jedziemy już ci pomóc, Karolina. Kurwa, chłopie, kiedy my? Co się dzieje, kurwa? A może ta coś zrobiła jej, kurwa, co? Ta coś jej zrobiła pewnie. Zatruła ją, czy jaki chuj. Na 100%, kurwa, coś jej dosypała jej czegoś. Na 100%. A ta se, kurwa, szluga jara. Stan Karoliny jest bardzo niepokojący. Nie śmieję się z niej. Dobra, zresztą to jest ustawione, kurwa, wszystko. Nie, to jest bardzo przykra sytuacja ogólnie. Rzadko kto tak silnie reaguje na brak nikotyny już po godzinie od ostatniego papierosa. No i musieli mi dać zaszczyt w dupę. No spokojnie. O. No i to będzie wolek. Dupa mi zdrętwieje na końcu. No czekaj, bo tam widać coś. Ona... Ała, no przecież niech mi to panie wyciągnie! Chyba nie takie rzeczy miałaś w życiu, skoro... Ała, moja dupa! Poczekaj, bo to dymy, to dobra, przecież nie ma. O! O! Siema, Miki! Zajebisty film! Zajebisty film zrobiłeś. Ogólnie. Dojebany montaż. A co, faktycznie ktoś z was komentarz napisał mu? Fajnie. Zajebisty film, suba dałem. Zobaczysz, za 3 miesiące będziesz miał z 10 koła subów ponad. Jak chuj, jak takie film będziesz robić, zajebiste. Pozdrawiam. Kurwa, nie śmiej się z tragedii ludzkiej. Bo chłopie, jak to brzmiało, kurwa, jak ten. Jak scena była zmieniona. Może wyjmij to ze mnie, kurwa. No doceniam to, że surowi rodzice ten mi pomagają. No i próbują mi pomóc i w ogóle. No. W dzisiejszym dniu były różne sytuacje. Bardzo zdrowe. No dom mają dopierdolone ogólnie. Fajny chuj. No chłopie, jak tu kurwa statek normalnie jest, to jest popierdolone ogólnie. Pomagają. No i próbują mi pomóc i w ogóle. No. W dzisiejszym dniu były różne sytuacje. Bardzo drastyczną. Nie ma tych barierek? A bez kitu. Może nie wiem, w trakcie robienia jest, chuj wi. No i próbują mi pomóc i w ogóle, no. W dzisiejszym dniu były różne sytuacje.
Można spaść na dół, nawet trzeba. Kasa z Unii. No. Bardzo drastyczną sytuacją było to, że między nami... A, kurwa! I przecież, ja się dziwię, czemu was... Ale nie, to nie zgadza się przecież. Chciałem powiedzieć, że kurwa, że wakacje są, to może dlatego tyle was dzisiaj. Ale przecież tu każdy na czasie praktycznie to przecież... Nie wiem, czy ktoś oprócz Alana Sołtara, kurwa, to tu chodził do szkoły w ogóle. Dziewczynami i mną kręciły się moje psy. Dobry, mój pies też mój. Walczą o mnie. Co wy, kurwa, robicie o godzinie 15 we wtorek? Ej! Co dzięki, kurwa, co ci Adam zrobiłem? No przecież ty nie chodzisz do szkoły. Powiedziałem Alana Sołtara, nie Arsena. A ty leżysz po Amano w sumie faktycznie. No, no to ty masz czas teraz. To ty rób, kurwa, research do tematów do podcastu, nie? Oglądasz jakiegoś debila. Ja idę do czwartej klasy przedszkola w tym roku. Kurwa, to już wysoko. Widzowie z automatów. Też mój. Walczą o... Nie jestem Alan. Wiem, że nie jesteś Alan. Zrobiłeś? Chuja zrobiłeś. To wyślij mi. Bo ci nie wierzę. O mnie, ej! Co jeszcze się dzieje? Psy ją zajebią. Się dołącza. Chodź. Ja nie pamiętam, to było... Ej, to mogę... Jak to? Ej, dobra, tego to się ustawić chyba nie dało. Znaczy nie, no pewnie dało. Małpa się dołącza. Chodź. Co się dzieje? Ja nie pamiętam, to była taka drastyczna chwila. Był szok. Czekaj. Odejdź, odejdź. Nie. Kurwa, ty. Poszło o hierarchię w stadzie. Kto jest tu ważniejszy, kto jest później i kto jest na końcu. Odsuń się. Poczekaj. Co? What the dog do? Co ty gadasz, kurwa? To nie jest śmieszne. Sama! Kurwa, tu jeszcze przyszedł, pa, jaki mały typ. Jakiś kurwa szczurek. Okej. Proszę pana, tam się psy gryzą. Chodzi mi o ten cały moment pomocy. Tu nie było Pauliny. Ona patrzyła się na to tak... była może... Dziadek, co ty Jezus robisz? Chrystus! Pojebał cię? Ej, dziadek! Jaki kombos, kurwa, co się dzieje? To jest, kurwa, wszystko zmontowane komputerowo! To jest wszystko, kurwa, zmontowane komputerowo i, kurwa, to są kłamstwa i oszczerstwa na mój temat! Kurwa! Co się dzieje? Ale obecna... Ja pierdolę. To jest, kurwa, wszystko zmontowane komputerowo. To jest wszystko, kurwa, zmontowane komputerowo i, kurwa, to są kłamstwa i oszczerstwa na mój temat. No i Kaszy się z punktu wyjebał. Gratulacje. Dziadek, co ty robisz? Pojebał cię? Ej, dziadek! Ale jak mam się, ja się nie garbię przecież, jak mam się garbić? Jak to, ja jestem oparty cały czas, na tym się nie da być zgarbionym nawet, przecież się nie garbię. Mam plecy proste, ty jesteś kurwa zgarbiony całe życie. Chuju, daj spokój, nie jestem zgarbiony. Oczami, ale nie ciałem i duchem. Czekaj, bo tu akcja. Wiesz! Dla mnie też były ważne dziewczyny, żeby ich nie zdenerwować, żeby one się nie spanikowały. Widzicie, sobie... Ja sobie poradzę, wy... Gryzł ją? Dbajcie o siebie i żeby było cicho, dobra? Zaraz sobie na pewno będzie sytuacja. Karolina zachowała się jak członek rodziny. Ręka w górę i lekko na czoło. Paulina natomiast konsekwentnie się od tej rodziny oddala. Ja no, ale już nie chcę! Powiedziałaś, że nie jesteś głodna, nie chcę. No ale jestem!
To nie jest moja wina, że jestem głodna. Ale zacznę z drugiej strony. Chcesz jej, żeby nie wyjść, czy... Nie, chcę jej... Ofiary śmiertelne, nie to... Nie, no nie. Głodna. Żyję, więc ki... Ma zamiar ze mną iść, czy nie? Nie. Zasłoniła się tym, że chce jeść. To nie jest, że żona jest głodna. To jest kłamstwo, lenistwo. Jej wygoda. Obiad był o godzinie 15. Tam to się jakoś dogadała z tym i wydaje się spoko. A ta dziwka jebana to... Jesteśmy tutaj wspólnie wszyscy i mamy sobie pomagać. Ula ma chorą nogę teraz. A ja mam chorą rękę. I mi też nikt nie pomaga jeść. Ty masz kurwa chorą głowę, tępa dziwko. Paulina, miałaś czas na to, żeby przyjść wcześniej zjeść. Teraz trzeba nakarmić to, co nie weźmie sobie samo do ust, nie ten, fochów nie wali tak jak ty. No ale to ważniejsze chyba jestem ja, tak, żebym ja się najadła, a nie jakieś zwierzęta. Tu trzeba być naprawdę zimnym, wyrachowanym, żeby w takiej sytuacji, jak dzisiaj zaistniała u nas tutaj w gospodarstwie, pójść sobie pospać, przyjść na obiad, o której się chce. Długo, pingwin, rekord jakiś. Gdzieś tam obolałą Karolinę i Ulę, nawet nie wyrazić chęci pomocy w czymkolwiek. Jest jedna bardzo ważna rzecz. Ale przecież Karoliny nie pogryzi, co on pierdoli. Chyba. Czekaj. Pogryźli? Poszło o hierarchię Nie, no nie. Jedna bardzo ważna rzecz. My chcieliśmy to... O, siema. Siema. Kevin, Alan i Tymon. Witam. Witam. Wszystkich. Całą trójcę. 5 minut? Kurwa, to... Więcej niż ja nadal. Myślicie, że czemu tak wysoko kamerka? Tobie pomóc. No jasne, tak. Chcieliśmy tobie pomóc, nie dajemy sobie z tobą rady. I nie wiem, czy to jest w ogóle warto to kontynuować. No to nie, no ja no to nie muszę jeść. Ale dlaczego jakie ty? Miałaś czas, dziewczyno, na to, żeby zjeść. Wyjepiej. Na razie. Nie wiadomo, o co w tym sporze Paulina walczy. O prawo do... Chcesz pochwalić, że dostałem pieniążki za stłuczkę samochodową? Co rozjebaliś, ale który? A co się stało? Do lenistwa? Może o prawo do odmowy pomocy, również w sytuacjach podbramkowych. Przy czym zauważmy, że chce mieć prawo do wykorzystywania Czysy? Innych. Kurwa. Żąda przywilejów, nie dając nic od siebie w zamian. Zajebane. A przy tym pokazuje, że jest jawnie pokrzywdzona i prześladowana. W tej sytuacji decyzja surowych rodziców może być tylko jedna. Jaka? Pierdol! Decyzja była prosta i krótka. Paulina, powinna się spakować i wyjść. Pakujesz się. Czapla. 3 złote. Masz resztki z PayPala, bo nie mam co z nimi zrobić. Tak w gyl, bo nadal mi nie odpowiedziałeś, kiedy kurwa jakieś gierki z widzami, bo widzowie czekają. Zero interakcji z czatem. Tragedia ze strony streamera. Przecież ci kurwa... STREAMERSCAMER. Przecież ci odpowiedziałem, że nie wiem kiedy. Bo trzeba Cyberpunka skończyć. Odpowiedziałem. No mi ogólnie, ja nie wiem, oprócz Minecrafta odpowiedziałem. To nie wiem, jaka inna owca jest na gierki z widzami ogólnie. Ale nie, no ten serwer Minecraft to jest ten. Tylko no ja bym chciał go zrobić, żeby miał czas, żeby w niego grać ogólnie, nie? Ale tak to na streamkach jeszcze chcemy, ten, jak wrócę do Białego, to chcemy dokończyć tego. Cyberpunka. No a później może wtedy ogarniemy po prostu. Simon SMP. Gay SMP. Czy żarówka się cofała i nie zauważyła samochodu z sobą? O jas. Chujowo. A ta, ten, kasa za tą stłuczkę to będzie sensowna? Czy taka po chuju? A się rozjebie w klocki? Ja w Minecrafta nie jestem jakiś wybitny. Maska zderza, grill lekko wniesiony, poczesany i dwaka w kieszeni. Czyli git, tak? Tak rozumiem. Jak będziesz mi, to ci pomogę z tym serwerem? Okej. Okay. Ja jestem zawsze miły. Porównaj do ciebie.
prosta i krótka. Paulina, powinnaś się spakować i wyjść. Wypierdalają tą Paulinę z chaty. Spakujesz się, panowie cię zawiozą do mamy. A może pan mnie spakować? Nie, ja cię nie będę pakował. Sama się spakujesz grzecznie i pojedziesz z panami do mamy. Ja jej wcale nie wyrzucałem. Czyli 50% win ratio jest, nie? Kurwa, Karolinę udało się ogarnąć, tą dziwkę nie. Po prostu zrezygnowałem z pomocy tej dziewczynie. Kulturalny człowiek nie wyrzuca gości o tej porze. Jeba od tego się, należy zacząć, się. Tak? Więc najpierw niech pan może przemyśli to swoje całe zachowanie, że pan niby taki kulturalny, surowy rodzic, tak? A co pan teraz odp***a? Jakieś fanaberie, tak? Co, z dzieckiem pan sobie nie radzi? No to już nie moja wina. Myślę, że dobrze. Ja, ale ona jest pierdolnięta jak chuj, nie? Bez kitu. Mi się wydaje, że nawet jak się ona gra kurwa, to ona za dobrze gra kurwa. Ona jest po prostu pierdolnięta, mi się wydaje. Wstąpiliśmy. Zostało nam bardzo mało czasu. Ten czas jest bardzo drogi. Ja nie chcę, żeby stracić nawet jeden dzień. Co byś chciała usłyszeć? Bye. Ale grupa szmata? Ale to nie do mnie tak. Jaką? O takim szczęśliwym zakończeniu, czy po prostu... O tragicznym. O tragicznym, tak? Musi być tragizm i potem też musi być jakieś coś... Czekaj jeszcze raz, co? Stracić nawet jeden dzień. Co byś chciała usłyszeć? Bajkę jaką? O takim szczęśliwym zakończeniu, czy po prostu... O tragicznym. O tragicznym, tak? Musi być tragizm i potem też musi być jakieś coś dobrego. Nie, ma być cały tragiczny. Ona przesadziła dzisiaj do grupy. No to nawet dobrze, że ona pojechała do domu. Myślę, się z tobą też pożegnać, co? Nie pożegnałaś, Paulina. No trudno, trzeba było przemyśleć swoją decyzję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, pani. Ona wychodzi. Jest mi tylko przykro, że wyszła z domu i nawet nie spojrzała mi w oczy. Ona ma lat, że musi słuchać bajeczki? Nie wiem. Ale zasłużyła, przynajmniej ona się ogarnęła. Ogólnie to wasz ostatni podcast zajebisty, słucham na pętli. Bardzo miło. Kurwa, ale fajny ten wyszedł ostatni. Jutro nagrywamy. Jutro znowu w duecie. Tylko, że tym razem w drugim duecie. Tutaj z Adamem. Nie pożegnała się szczerze. Ej, mama, wracam. O, odesłanie. O, ja ta zadowolona. Do mamy, że wracam, kurwa, o Jezu. A mama tak myśli, ja pierdolę. Matka pewnie myślała, że ona nie przeżyje tego, czy coś, kurwa. Koniec, kurwa, świata, nie? Koniec świata. Pauliny, to była naprawdę trudna decyzja. Kiedy duet Adam Bartek? No niestety nigdy, bo oni sami by tego, kurwa, nie nagrali. Decyzja. No ja nie wiem, no coś mu od***ło. Ale poczułem też ulgę. Cieszysz się? Może to odesłanie ją do domu czego się nauczy. Czyli się cieszysz, tak? Czy ją to czegoś nauczy? Wątpliwa sprawa. Wróci po prostu do mamusi. Utuli swój żal, a od jutra znowu zacznie ciosać kołki na głowę. Będzie krzywo, będzie skończone na ty? Aha. Jak ty byście tego kurwa nie nagrali nawet. I wracam. Nie no, to matka pewnie już naprawdę ma depresję, jak ona kurwa ten... Jak usłyszała, że wraca do niej ta córka. Że się nie udało. W głowie swojej matki. Cześć. Cześć. I to było okropnie. Czemu? Została już tylko Karolina. Surowi rodzice mogą poświęcić jej całą swoją energię i zaangażowanie. Ale dymy. Dzisiejszy dzień. Chłopie, kurwa. Całą swoją energię. Ci się w wampów zamieniają, rozumiesz? I zaangażowanie. Dzisiejszy dzień. To był chyba jeden z najfajniejszych dni, jakie od poniedziałku było nam dane przeżyć. Pan Leszek przygotował. Ty, niech oni sobie ją adoptują, kurwa. Przygotowuje dla nastolatki pamiątkę. Jak są takie. Co ty gadasz? Nie ma wcale tak. To ja wszystko nagrywam, Bartek. Gdybym ja nagrywał wszystko, co Bartek gada, to on by już w więzieniu skończył.
którą Karolina zabierze do swojego domu. Zrobił mi takie z drewna napis Karolina. Ja to bardzo doceniam. No fajnie się z nim pracuje, no też idzie z nim porozmawiać i dobrze chce dla mnie. No właśnie. Fajnie było dzisiaj, no i jest okej. Okay. Otwierając list, Karolina otworzyła go tak lekceważąco, chłodno, obojętnie. Witaj, Karolinko. Pisząc do ciebie ten list, przypominam sobie twoje dzieciństwo. Nie było ono zbyt ciekawe przeze mnie. Jest mi z tego powodu bardzo źle i przykro. Pragnę, abyś małymi kroczkami zmieniała się i wiem, że kiedyś osiągniemy sukces. Pamiętaj, że moja miłość do ciebie się nigdy nie zmieni. Po prostu kocham cię taką, jaką jesteś. Pamiętaj, że ja jestem i będę obok ciebie. I możesz zawsze do mnie przyjść, nie mówiąc nawet słowa, tylko wziąć się i przytulić do mnie. Ja nigdy cię nie odepchnę. Kocham cię, mama. Myślałem szczerze, jak otwierała ten list i się okazało, że to mama czyta, to myślałem, że ten. Myślałem, że ją widzi ciczy, kurwa, na sam koniec. Bardzo nieśmiały była, to się okazuje, że to jakiś psychol. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nie no, ale Bartek się rozkręcił ogólnie. I podcast poprzedni zaczął i w ogóle. Fajnie, ja się cieszę. Bo ostatnio, bo te początkowe odcinki, pierwsze 3-4, może nie wiem czy 4, nie, chyba 4 to w ogóle był ten. Albo trzeci był duet, jakbyśmy w dwójkę z Adamem. Ale że były takie, że te flow rozmowy nie było takie idealne, a ostatnio zajebiście jest. Fajnie, fajnie. Ja kocham cię, mama. Idziesz tym? Ktoś za tobą tęskni. Dlaczego się tak uśmiechasz? Nie wierzysz to? Wierzę. Twoja mama cię kocha. Matka wylała swoje uczucia. Kurde, chyba nie ten. Chyba nie uwierzyła matce. Pisemnie, bo jeśli mówię do niej słownie, to i tak nie dociera. Teraz absolutny czad, a na początku bardzo nieśmiały. Prawda. Oni ją adoptowali? Chyba nie. Ale... Kurwa, też ona bardziej lubi tą babę, kurwa, niż swoją matkę. Mama tutaj wszystko dla mnie robiła, tak? No i muszę jej jakoś też podziękować za to wszystko. Dlatego jak wrócę... A, jednak zrozumiała, dobra, to nieważne. Biorę się za naukę, będę chodzić codziennie do szkoły, nie opuszczę żadnej lekcji. Nie będę jej też w domu pomagać. No, no proszę, to znaczy, jaka przemiana ja bohatera. Nie, ja tak mówię, bo mówię, tylko no ja chcę. Bo nie wyobrażasz sobie, co ty masz, czego inni nie mają. Nie zostawiła ci nigdy na ulicy, nie bluzgała na ciebie, tęskniła za tobą i tęskni, walczy o ciebie, rozumiesz? A są tacy, o których nie chciano walczyć, zostawiono ich. Mikropierdolenie. Wiesz, o czym mówię, prawda? Wiem. Przykro mi. To chyba jednak happy ending będzie. Jeśli by... Nie, no poczekaj, nie spoileruj. Dziś mama odbiera Karolinę z zawyków. Z niepokojem czeka na opinię o swojej córce, ale ma też nadzieję, że Karolina wyniesie coś niepokój ważnego z pobytu u surowych rodziców. A, bez kitu, 6 dni, a to chłopie przemiana, jakby tam kurwa z rok była, nie? Przykro, że wiesz, byście z chęcią tutaj tydzień albo dwa tygodnie została. Naprawdę ja ją cenię i jest super dziewczyna. Pani ma wielki skarb, tylko cierpliwość. Pokaż składzior? Jaki składzior? Cierpliwość. Jak ona nie ma, nie czuje, tak jak ta druga u nas tutaj była, nie czuje takiego wsparcia i nie czuje, gdzie ma z kim popaskować, ona się wycisza. Także... FIFA, nie wiem, ja od początku tego eventu Euro nie odpalałem FIFA. Że tutaj dużo zależy od was. Życzę im powodzenia. I jeśli by mieli problem, zapraszam do siebie. Możemy razem popłakać i się pośmiać. Okej, koniec już. No i co? Dobre zakończenie. Po tym tygodniu to zrozumiałam, że rodzina jest dla mnie najważniejsza, że nie liczą się znajomi. No i te całe towarzystwo, picie i w ogóle, no rodzina jest przede wszystkim najważniejsza. Do szybkiego zobaczenia, dziewczyny. Dobrze.
No. Oj, zamki, bo nie mam siły. No i co? No ale co, ale skuteczność? Skuteczność na poziomie 50%, no bo jednej się nie udało, kurwa, ujarzmić, no nie?